Sprawdzamy S5. Tu nowe utrudnienie pojawiło się między węzłem Maksymilianowo a węzłem Bydgoszcz-Pławiec. 31 km. Samochód osobowy uderzył w bariery i prawy pas w kierunku Poznania jest zamknięty. Te utrudnienia powinny się jednak niebawem zakończyć. Tymczasem zmodernizowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 74 Gorajec-Szczebrzeszyn. To blisko 9 km nowej trasy między Frampolem a Gorajcem. Budowa tej drogi jest bardzo istotnym elementem połączenia dróg S19 i S17 i dalej do przejścia drogowego w Zosinie, powiedział dyrektor Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Czech. Drogę wybudujemy jako nowoczesną, bezpieczną, poszerzymy do 7 metrów, wzmocnimy na 11,5 tony i to będzie droga, która będzie się wpisywała w bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników dróg pojazdów, a także i dla pieszych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że oferent złożył na tyle ofertę dla nas korzystną, że zmieściliśmy się w kosztorysie inwestorskim. Prace przygotowawcze rozpoczną się pod koniec tego roku, a droga ma być gotowa do końca 2025 roku. Trasę Podkarpacie i nowe utrudnienia na drodze 84 na trasie Sanok-Zagórz. Chodzi o miejscowość Zachutyń. Tam na 3 km zderzyły się ze sobą 2 samochody osobowe. Poszkodowana w tym wypadku została 1 osoba, a droga jest całkowicie zablokowana. To koniec droga S1 i trasa Wojkowice-Kościelne Dąbrowa Górnicza. Spowolnienia są na całym odcinku, gdzie prowadzony jest remont. 22 513 11 11. Czekamy na informacje o utrudnieniach od Państwa. O sytuacji na drogach piszemy także na Facebooku i Twitterze. Jest 22, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Pakt migracyjny to ślepa uliczka, mówią politycy obozu rządzącego. Polskie władze nie godzą się na unijne rozwiązania. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Prawo i Sprawiedliwość mobilizuje swoich sympatyków. Jutro konwencja w Katowicach. Laur za reportaż radiowy. Dziennikarz Polskiego Radia Maciej Jastrzębski nagrodzony na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Polska zablokowała pakt migracyjny w 2015 roku i będzie mu się sprzeciwiać także dziś, deklarują to przedstawiciele obozu rządzącego. Głosy sprzeciwu podniosły się po złożeniu przez Europejską Partię Ludową wniosku o debatę w Europarlamencie poświęconą szybkiemu wprowadzeniu paktu migracyjnego. Jednym z jego elementów jest krytykowany przez Polskę mechanizm obowiązkowej solidarności, czyli w praktyce przymusowej relokacji migrantów. To rozwiązanie i tak nie zadziała, uważa wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Te relokacje nie przysłużą się, one nie rozwiążą naszych problemów. Ci ludzie i tak się będą przemieszczać i tak finalnie wylądują w tych krajach, gdzie chcą. W przyszłym spotkaniu ma się też odbyć posiedzenie Rady Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że także na spotkaniu liderów 27 ponownie zabrzmi polskie nie dla nielegalnej migracji. Tej kwestii będzie też dotyczyć jedno z 4 pytań w referendum 15 października. Pod hasłem Bezpieczna Polska Prawo i Sprawiedliwość organizuje jutro kolejną konwencję wyborczą. Spotkanie odbędzie się w Katowicach. Kampania wyborcza wkracza w decydującą fazę. Chcemy mobilizować Polaków, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski z PiSu. Mobilizacja i nas, kandydatów i członków, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, aby przekonywać nieprzekonanych, aby prowadzić uczciwą, solidną kampanię wyborczą, tak jak do tej pory miało miejsce. I przede wszystkim mobilizować wyborców, aby poszli na wybory. Niedzielna konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się w katowickim Spodku. Jej tematem przewodnim mają być bezpieczeństwo i przyszłość Polski. Reportaż za prawdę o Katyniu odebrano mu wszystko. Macieja Jastrzębskiego wśród zwycięzców festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Dziennikarz Polskiego Radia otrzymał główną nagrodę w konkursie radiowym. Ten reportaż to opowieść o niezwykłym bohaterze, powiedział po otrzymaniu wyróżnienia Maciej Jastrzębski. Są tacy bohaterowie jak żołnierze, którzy idą na wojnę i giną. Są też tacy bohaterowie jak rotmistrz Pilecki czy twórca wielu książek i bohater mojego reportażu Ferdynand Gettel, którzy poświęcają wszystko, i karierę, i rodzinę, i wolność, i własne bezpieczeństwo po to, byśmy my poznali prawdę, byśmy my doznali tej wolności w pełnym wymiarze.
W międzynarodowym konkursie filmów fabularnych zwyciężyła Ostatnia egzekucja w reżyserii Franciszki Sztynkel. W konkursie polskich filmów dokumentalnych nagroda Złoty Opornik przypadła filmowi Stanisław Helski, Dlatego w reżyserii Michała Torza, a w międzynarodowym wygrał Motherland, Matczyzna Aleksandra Michałkowicza. Gala finałowa festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Teraz dobra wiadomość dla fanów żużla. Bartosz Zmarznik po raz czwarty został indywidualnym mistrzem świata. Polak triumfował w ostatniej dziesiątej rundzie cyklu Grand Prix w Toruniu. I właśnie z Torunia Tomasz Kowalczyk. Trudno było sobie wyobrazić bardziej dramatyczne okoliczności, w jakich Bartosz Zmarznik mógł zapewnić sobie mistrzostwo świata w jeździe na żużlu. Polak i jego największy rywal Szwed Fredrik Lindgren weszli do finału w Grand Prix Polski na motoarenie w Toruniu i wszystko rozstrzygnęli między sobą. Mimo że Polak miał przewagę i zapas punktowy z wcześniejszych rund Grand Prix, to nie pozostawił żadnych wątpliwości. Prowadził od startu do mety, wygrał i Mota Arena oszalała. Bartosz Zmarznik po raz czwarty mistrzem świata. A te dobre wieści sportowe przekazywał z Torunia Tomasz Kowalczyk. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Widmo shutdownu w USA oddalone. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o tymczasowym finansowaniu agencji rządowych. Bez tego dokumentu doszłoby za kilka godzin do zamknięcia urzędów w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny. Tymczasowe rozwiązanie obejmuje na przykład pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, ale już nie dodatkowe fundusze dla Ukrainy czy zabezpieczenia granic. Ustawa trafi teraz do Senatu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Noc pochmurna i z opadami deszczu w niektórych regionach, na termometrach minimalnie od 5 do 14 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1009 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Jest 5 minut po 22. Wybory parlamentarne 2023. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. Oni kłócą się o poglądy, o wiarę, o pieniądze, o wszystko. Dzielą nas, Polaków. Zbyt dużo ich chce władzy i stołków. Jest ich wielu, ale to nie wszyscy. Nie należę do nich, nie łączę się z nimi. Nie biorę udziału w podziale Polski. Myślisz, że jesteś sama? Myślisz, że jesteś sam? Każdy chce normalnej Polski. Każdy chce spokoju. Każdy chce pójść dalej. Myślisz, że nie możesz nic zrobić? Sama możesz zmienić służbę zdrowia i nie stać w długiej kolejce do lekarza. Możesz dać zerowy PIT i polepszyć życie Polaków. Pozwolić na równouprawnienie i godne płace. Ty masz wpływ na polskie miasta i wsie. Wpływ na nich. Nie muszą nas kusić. Możemy zmienić Polskę. Nie wmówią nam, że Polska należy tylko do nich. Oni nic nie mają. To wszystko jest nasze. Każdy może oddać głos. Jeden po drugim. Nie prosimy cię o pieniądze. Prosimy cię o twój głos. Umiemy go wykorzystać. Osiągnęliśmy sukces w samorządach, w przedsiębiorstwach, w NGO-sach. I zrobimy to w całej Polsce. Jest nas 98%. Jesteśmy bezpartyjni. Normalna Polska. Lista numer 1. Bezpartyjni samorządowcy. Audycja przygotowana przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Kiedy będzie mnie stać na własne mieszkanie? Raty kredytów i ceny wynajmu rosną. To nie ma końca. Jedzenie i leki kosztują tak dużo. Mam głodować czy chorować? Koniec z kredytami. Lewica wybuduje mieszkania na tani wynajem. Zadbamy o seniorów i seniorki. Prowadzimy rentę wdowią, a leki na receptę kosztować będą 5 zł. Głosuj na Lewicę. Lewica, lista numer 3.
Nikt nie będzie mi mówił, czy, kiedy i ile mam mieć dzieci. Księża ciągle mówią nam, jak mamy żyć i kogo kochać. Czy możecie wreszcie zająć się sobą? Pełna refundacja in vitro, likwidacja klauzuli sumienia, łatwy dostęp do ginekologa i bezpieczna, legalna aborcja. Zbudujemy państwo świeckie. Zlikwidujemy fundusz kościelny i przywileje kleru. Głosuj na Lewicę. Lewica, lista numer 3. Mieszkam w małym mieście. Bez samochodu nie mam jak pojechać na zakupy, do lekarza. Mam wrażenie, że ciągle jestem w pracy. Darmowe nadgodziny, telefony w weekendy i święta. Obiecujemy, że autobus będzie dojeżdżał do każdej gminy, a pociąg do każdego powiatu w Polsce. Pracownikami nie wolno pomiatać. Mamy prawo do tego, żeby odpocząć. Skrócimy czas pracy do 35 godzin w tygodniu. Głosuj na Lewicę. Lewica, lista numer 3. Audycja sfinansowana przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni. Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 2. Dziś przychodzimy do Was z gwarancją lepszej Polski. Nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi. Teraz my prosimy Was o zaufanie i wynikającą z niego siłę. Trzecia Droga jest wspólną drogą dla Polski i Polaków. Nie wyklucza nikogo. Ruszamy z naszą Polską gospodarną naprzeciw Polsce marnotrawnej w Polsce. Polska gospodarna to my, to ludzie ciężkiej pracy, to wszystkie pokolenia Polaków, które budują dorobek. Zrobimy polskiej polityce transfuzję świeżej krwi. Po to powstała Trzecia Droga, żeby można było głosować na większe dobro. Szczęśliwej Polski już czas! Dziś przychodzimy do Was z gwarancją lepszej Polski. Nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi. Teraz my prosimy Was o zaufanie i wynikającą z niego siłę. Szczęśliwej Polski już czas! Dziś przychodzimy do Was z gwarancją lepszej Polski. Nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi. Teraz my prosimy Was o zaufanie i wynikającą z niego siłę. Trzecia Droga jest wspólną drogą dla Polski i Polaków. Nie wyklucza nikogo. Ruszamy z naszą Polską gospodarną naprzeciw Polsce marnotrawnej w Polsce. Polska gospodarna to my, to ludzie ciężkiej pracy, to wszystkie pokolenia Polaków, które budują dorobek. Zrobimy polskiej polityce transfuzję świeżej krwi. Po to powstała Trzecia Droga, żeby można było głosować na większe dobro. Szczęśliwej Polski już czas!
PO zalewają Polskę imigrantami. W 2015 roku Platforma zgadzała się na przymusową relokację imigrantów, a Tusk w Brukseli groził Polakom sankcjami, jeśli będą temu przeciwni. Za to PiS to cyniczni hipokryci. Oficjalnie są przeciwko przymusowej relokacji, a pod stołem handlują wizami w Azji i Afryce. PiS ściągnął do Polski kilka milionów cudzoziemców, najwięcej w całej Unii Europejskiej. Za rządów PO hinduska firma dostała zgodę, aby na wyłączność obsługiwać wnioski wizowe. Co zrobił PiS? Przedłużył to, bez przetargu, na kolejne lata. Członek rządu PiS brał pieniądze za załatwienie lewych wiz, a imigranci udawali ekipy filmowe z Bollywoodu. Tak działały polskie konsulaty. Za łapówki wpuszczano imigrantów z Afryki i Azji do Polski. Żądamy komisji śledczej do zbadania afery wizowej w rządzie Mateusza Morawieckiego. Kaczyński i Tusk to oni są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polaków. Jedyną alternatywą jest Konfederacja. Konfederacja. Wolność i niepodległość. Jesteś już zmęczony kolejnymi socjalnymi obietnicami Kaczyńskiego i Tuska? My też. Ciężko pracujesz i masz dość polityków, którzy cię okradają? My też. Uważasz, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z rozdawnictwa? My też. Jedyną alternatywą wobec układu PO-PiS jest Konfederacja. Liniowy PIT 12%. Kwota wolna od podatku jako 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Radykalna obniżka szkodliwych podatków, danin i opłat. A ponadto gotówkę wpiszemy w konstytucję. Podatki mogą być proste i niskie. Chcesz tego? To głosuj na Konfederację. Konfederacja. Tak chcemy żyć. PiS i PO zalewają Polskę imigrantami. W 2015 roku Platforma zgadzała się na przymusową relokację imigrantów, a Tusk w Brukseli groził Polakom sankcjami, jeśli będą temu przeciwni. Za to PiS to cyniczni hipokryci. Oficjalnie są przeciwko przymusowej relokacji, a pod stołem handlują wizami w Azji i Afryce. PiS ściągnął do Polski kilka milionów cudzoziemców, najwięcej w całej Unii Europejskiej. Za rządów PO hinduska firma dostała zgodę, aby na wyłączność obsługiwać wnioski wizowe. Co zrobił PiS? Przedłużył to, bez przetargu, na kolejne lata. Członek rządu PiS brał pieniądze za załatwienie lewych wiz, a imigranci udawali ekipy filmowe z Bollywoodu. Tak działały polskie konsulaty. Za łapówki wpuszczano imigrantów z Afryki i Azji do Polski. Żądamy komisji śledczej do zbadania afery wizowej w rządzie Mateusza Morawieckiego. Kaczyński i Tusk to oni są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polaków. Jedyną alternatywą jest Konfederacja. Konfederacja. Wolność i niepodległość. Jesteś już zmęczony kolejnymi socjalnymi obietnicami Kaczyńskiego i Tuska? My też. Ciężko pracujesz i masz dość polityków, którzy cię okradają? My też. Uważasz, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z rozdawnictwa? My też. Jedyną alternatywą wobec układu PO-PiS jest Konfederacja. Liniowy PIT 12%. Kwota wolna od podatku jako 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Radykalna obniżka szkodliwych podatków, danin i opłat. A ponadto gotówkę wpiszemy w konstytucję. Podatki mogą być proste i niskie. Chcesz tego? To głosuj na Konfederację. Konfederacja. Tak chcemy żyć. Jesteś już zmęczony kolejnymi socjalnymi obietnicami Kaczyńskiego i Tuska? My też. Ciężko pracujesz i masz dość polityków, którzy cię okradają? My też. Uważasz, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z rozdawnictwa? My też. Jedyną alternatywą wobec układu PO-PiS jest Konfederacja. Liniowy PIT 12%. Kwota wolna od podatku jako 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Radykalna obniżka szkodliwych podatków, danin i opłat. A ponadto gotówkę wpiszemy w konstytucję. Podatki mogą być proste i niskie. Chcesz tego? To głosuj na Konfederację. Konfederacja. Tak chcemy żyć. Gdy rządził Tusk,
Padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tysięcy żołnierzy. Tusk zostawił nas całkowicie bezbronnych wobec Rosji. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło. Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tysięcy żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Zbudowaliśmy mur na granicy z Białorusią. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej, próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Posunął się nawet do gruźb. Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów, którzy próbowali zmusić nas do przyjęcia w naszym kraju nielegalnych imigrantów. To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych i nie ma też zamieszek i wielu przestępstw. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Takie są zasady wyboru. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Gdy rządził Tusk, podniósł wiek emerytalny Polakom do poziomów nigdy wcześniej nie widzianych. Kobietom Tusk podniósł wiek emerytalny z 60 do 67 lat, a mężczyznom z 65 do 67 lat. Kobiety w rolnictwie miały pracować aż o 12 lat dłużej. Im Tusk podniósł wiek emerytalny z 55 lat do 67 lat. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i przywróciło godność zwykłym Polakom. Rząd PiS-u natychmiast unieważnił decyzję Tuska i przywrócił poprzedni, niższy wiek emerytalny. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, ponownie podniesie wiek emerytalny. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Gdy rządził Tusk, bezrobocie poszybowało do poziomu 14,4%. To dlatego miliony zwykłych Polaków traciły swoje miejsca pracy i nie mogły utrzymać swoich rodzin. PiS to zmieniło. Wspólnie ze zwykłymi Polakami odbudowaliśmy naszą gospodarkę. W rezultacie bezrobocie w Polsce jest dziś najniższe w Unii Europejskiej. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, to znów oszuka zwykłych Polaków. Bezrobocie znów będzie szybko rosnąć. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętam, jak rządził Tusk. Pamiętam. Straciłem pracę, bo bezrobocie sięgało ponad 14%. Pamiętam, jak podniósł wiek emerytalny kobietom z 60 do 67 lat. Pamiętam, jak głosował przeciwko wsparciu dla polskich rodzin. Pamiętam, jak rozbroił Polskę. Pamiętam te zdjęcia, jak przytulał się z Putinem. Pamiętam jego wszystkie kłamstwa i niedotrzymane obietnice. Tusk niszczył polską gospodarkę. On naraził nas na niebezpieczeństwo. A potem uciekł do Brukseli, bo dostał fuchę za duże pieniądze. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Marysiu,
Marysiu! Coś się stało, Gabrielu? Wreszcie mamy na kogo głosować. Pojawiła się prawdziwa prawicowa partia. Polska jest jedna i będzie można oddać na nich głosy w całej Polsce. To fantastycznie. Ale posłuchaj, co oni chcą zrobić. Tak, słucham. Będą stawiać na polskiego rolnika. Chcą promować jego żywność. O, proszę. Będą stawiać na polskiego przedsiębiorcę. Mhm. Dadzą mu ulgi i swobodę działania. Będą stawiać na tani prąd z naszego polskiego węgla. Będą pomagać niepełnosprawnym. Mają rozwiązania, o których nigdzie indziej nie słyszałem. Mhm. Wprowadzą demokrację bezpośrednią, żebyśmy to my, Polacy, we ważnych sprawach mieli decydujący głos. Będą chronić życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Postawią na geotermię jako źródło ciepła dla całej Polski. Jestem pod wrażeniem. A wiesz, jakie mają hasło? Jakie? Bóg, rodzina, ojczyzna. Gabrielu, to przecież są nasze wartości. Dokładnie tak, Marysiu. 15 października będziemy na nich głosować. Partia Polska jest jedna. Ogólnopolska lista wyborcza numer 7. Materiał przygotowany przez Komitet Wyborczy Polska jest jedna. Marysiu, Marysiu! Coś się stało, Gabrielu? Wreszcie mamy na kogo głosować. Pojawiła się prawdziwa prawicowa partia. Polska jest jedna i będzie można oddać na nich głosy w całej Polsce. To fantastycznie. Ale posłuchaj, co oni chcą zrobić. Tak, słucham. Będą stawiać na polskiego rolnika. Chcą promować jego żywność. O, proszę. Będą stawiać na polskiego przedsiębiorcę. Mhm. Dadzą mu ulgi i swobodę działania. Będą stawiać na tani prąd z naszego polskiego węgla. Będą pomagać niepełnosprawnym. Mają rozwiązania, o których nigdzie indziej nie słyszałem. Mhm. Wprowadzą demokrację bezpośrednią, żebyśmy to my, Polacy, we ważnych sprawach mieli decydujący głos. Będą chronić życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Postawią na geotermię jako źródło ciepła dla całej Polski. Jestem pod wrażeniem. A wiesz, jakie mają hasło? Jakie? Bóg, rodzina, ojczyzna. Gabrielu, to przecież są nasze wartości. Dokładnie tak, Marysiu. 15 października będziemy na nich głosować. Partia Polska jest jedna. Ogólnopolska lista wyborcza numer 7. Materiał przygotowany przez Komitet Wyborczy Polska jest jedna. Przerwamy program, by pokazać Państwu prawdę. Tego tutaj nie usłyszycie, ale mówią o tym inne media. Straszą uchodźcami, budują płot, a tymczasem okazuje się, że PiS stracił kontrolę nad naszymi granicami i sprzedał nasze bezpieczeństwo. Tylko w 2,5 roku dla migrantów z Azji i Afryki wydał 250 tysięcy wiz. W MSZ działała grupa, która była częścią międzynarodowej afery korupcyjnej. Migranci dostają się do Polski przez płot, a w Afryce można było kupić polskie dokumenty na straganach. Ekskluzywne posiadłości dla fundacji bliskich ministrowi edukacji. Dla swoich wille za miliony, dla reszty mieszkania plus z kartonu. Drożyzna, grzyb i niekończące się usterki. Rządowy program mieszkaniowy to katastrofa. Te mieszkania się rozpadają. Rząd chwali się bezpieczeństwem polskiego nieba, a 2 miesiące później gubi 6-metrową rosyjską rakietę, która mogła mieć jądrową lub biologiczną głowicę. I nie mogli jej znaleźć przez 4 miesiące. Pocisk znalazła przerażona kobieta na wycieczce. Politycy PiS brali udział w aferze okradania pojemników PCK. Czerwony Krzyż mógł stracić nawet 3 miliony złotych. Część pieniędzy przekazywali na kampanię wyborczą PiS. Kiedy Polacy walczyli o życie, oni robili na nas interesy. Ministerstwo Zdrowia zapłaciło 5 milionów złotych instruktorowi narciarstwa za nadające się do wyrzucenia maseczki, ale ważne, że instruktor to przyjaciel rodziny ministra. Handlarz bronią z czarnej listy ONZ, powiązany z albańską mafią, były współpracownik SB, dostaje blisko 200 milionów złotych za respiratory. Umowy nie wykonuje. Odpowiedzialny za to minister przechodzi do innego ministerstwa, a handlarz podobno umiera w Albanii. Zostaje szybko skremowany i bez informowania sąsiadów pochowany. O sprawie cisza, a pieniędzy dalej nie ma. Rząd na konferencji chwalił się, że największy samolot świata przywiózł 1000 maseczek. Tylko że miały sfałszowane certyfikaty i nie spełniały norm, a i tak trafiły do medyków. Zapłaciła za to państwowa spółka. Może być normalnie. Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz,
rozliczyć te władze, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Wybory parlamentarne 2023. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności.